Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Rzadko zdarza nam się komentować mecze, w których faworyt byłby tak jasno określony. Na miejscu lokalnych kibiców szykowałbym się na miłe 90 minut i spokojne zwycięstwo własnej drużyny. Myślisz, Jacku, że może to wyglądać inaczej? Jeśli gościsz zespół, który na wyjazdach jest po prostu fatalny, to trudno nie dopisywać sobie przed spotkaniem pełnej puli. Drużyna gospodarzy może stracić punkty tylko jeśli zlekceważy stronę przeciwną. Oto jak prezentuje się wyjściowa jedenastka Pogoni Szczecin. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. A teraz na ekranie wyjściowa jedenastka Wisły Płock. To, co od razu rzuca się w oczy, to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę, współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów boiska i oczywiście dyscyplina taktyczna, ale to akurat jest ważne w każdej formacji. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Wisła Płock zbliża się do bramki rywala. Realne zagrożenie. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Dąbrowski. Damian Dąbrowski. Kowalczyk. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Dobra centra w szesnastkę. No, ta główka zmierzała do bramki. Powinien być gol. Powiedz to Tomku bramkarzowi, bo ewidentnie nie zgodził się ze strzelcem i zatrzymuje piłkę przed linią. Damian Rasak. Rafał Wolski. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Grosicki. Powinien do tego dojść. Spalony. A wyglądało to nader obiecująco, Jacku. Ale cóż, gdy chorągiewka idzie w górę... A mówi się, co nagle, to po diable. Za wcześnie nastąpił start do piłki, za wcześnie. Fach piłkarski wymaga dobrego zrozumienia między poszczególnymi formacjami, ale też perfekcyjnego timingu. Tutaj tego zabrakło. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Na dobieg zagrywa teraz Szwoch. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce.
Co teraz pokaże Rafał Wolski? Świetnie zagrał, będzie groźnie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sebastian Kowalczyk. Konstantinos Triantafylopoulos. Udane wejście w przeciwnika. A teraz będzie dobra okazja. Wciąż muszą uważać. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Mateusz Szwoch z piłką. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Teraz z rogu na 11 metr. Dośrodkowanie spokojnie wyłapuje teraz bramkarz. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Sebastian Kowalczyk. Kowalczyk. Grosicki. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Kłodzczanie utrzymali się przy piłce, zatem mimo faulu mogą kontynuować akcję. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemściło. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Dąbrowski, Grosicki. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. No i co? Zamiast posiadania strata. Jakub Bartkowski. Pogoń poszuka szansy na skrzydle. Wciąż szukają wyrównania, ale nie spieszą się. Chcą to rozegrać rozważnie. Świetne, prostopadłe podanie. I jest! Pogoń wyrównuje. Przycisnęli teraz rywali, opłaciło się. Wracają do gry. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce.
Mamy wynik remisowy. 1-1. Tomasik. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie. Tomasik. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Słaba centra. Bramkarz bez trudu chwyta. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Konstantinos Triantafylopoulos. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Sebastian Kowalczyk. Damian Dąbrowski z błędem. Kończy się to stratą. Tomasik. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. No i jest szansa na dobrą rzutkę. I mamy strzał! Ale i doskonała okazja! Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Tomasik przy piłce. Wrzuca piłkę w pole karne. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Sami wiedzą jednak najlepiej, że stać ich na więcej. Wciąż czekamy, aż z tego posiadania wyniknie jakieś realne zagrożenie dla bramki przeciwnika, mogące dać im prowadzenie, bo na razie golkiper rywali przygląda się tym podaniom raczej niepokojony. Czy zdecyduje się teraz na strzał? No, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Mateusz Szwoch. Podanie do Piotra Tomasika. Podanie dociera do Wolskiego. Tomasik przy piłce.
Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. No i co? Zamiast posiadania strata. Damian Dąbrowski. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Takie podanie nie miało szansy dojść. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Co teraz wykombinują piłkarze Wisły Płock? Wolski, Stipica! Spektakularnie! Duże brawa należą się Chorwatowi. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz wrzuca. I mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Traci posiadanie piłki Pogoń. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Wolski. Pięknie teraz Stipica. Chorwacki bramkarz wyciągnięty jak struna. Teraz z rogu na 11 metr. Zmarnowany rzut rożny. Piłka prosto do bramkarza. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Zegar tyka, a tablica wciąż wskazuje wynik remisowy. Nafciarze tymczasem próbują do końca. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Podanie dociera do Wolskiego. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Igor Łasicki. Sebastian Kowalczyk. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. No, w końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz przed szansą. Nadal coś z tego może być. Pogoń teraz atakuje i szuka zwycięskiej bramki w końcówce meczu. Damian Dąbrowski z piłką. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. No i bez piłki zawodnicy z Płocka.
Świetnie go teraz wypuścił. Tak, proszę Państwa, mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już, Tomku, na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. No i koniec. Sędzia zagwizdał po raz ostatni. Pogoń Szczecin wygrywa. Mecz kończy się tak, jak chyba wszyscy przewidzieli. Wszak miejscowa ekipa ma w tym roku najlepszy bilans na własnym boisku, a drugi zespół na gościnnych występach zupełnie sobie nie radzi. Obyło się bez niespodzianki, ale takie mecze też trzeba umieć wygrywać. Przewidywania ekspertów nie zrobią tego za ciebie. Prawdziwi zawodowcy potrafią zmobilizować się na każdego przeciwnika. Świetne teraz prosto.